Hej, z tej strony Seses, witam w 14 odcinku naszej serii jako ex-commandos Sesswold. Tak, tutaj widać, stoję przed Fordem Hagen. Wcześniej tam się udałem bodajże do naszej osady, próbowałem coś tam ulepszyć, ale tak jak chyba w poprzednich odcinkach już tradycją się stało, za dużo tam nie zrobiłem, za dużo się nie zadziało. Nasza postać się prezentuje w ten oto sposób, tutaj styl typowo wojskowy. Tak w kwestii fabularnej to po prostu w tym forcie zabunkrował się najprawdopodobniej porywacz naszego syna i dlatego też mamy zamiar go stamtąd wykurzyć albo dowiedzieć się w ogóle jak tam wejść. I tak też zrobimy. Ja tutaj widzę, że nie ma frontowego wejścia do tego fortu, dlatego my sobie poeksplorujemy. Ja żałuję, że znowu jest wieczór. Sobie to przestawiłem na dzień, żeby trochę lepiej widzieć. No ale wieczorem też można powiedzieć, że jest jakiś klimacik, coś tam się dzieje. Ja teraz zobaczę, jaką broń mam wyekwipowaną. I tak, tu mam pistolet, ten ulepszony nasz, bostońskiego kosiarza. Ja już tutaj widzę, że gdzieś nas atakują, wieżyczki z góry, ale nie stanowią problemu. Osobiście jeszcze liczę na to, że gdzieś znajdę... jakieś łóżko, żeby się wyspać, żeby mieć więcej tego expa, bo ten exp jest jednak ważny. Ja też przy okazji tego odcinka chcę tylko powiedzieć, że lekko jestem podziębiony. Mam nadzieję, że to nie będzie takie denerwujące przy odsłuchu. Ale jak widać, tutaj wszystko po prostu tniemy i niszczymy. To cieszy. I zbieramy całkiem fajne fanty z tych wieżyczek, tutaj warto się nimi zainteresować. Tutaj jakiś film War Machine. Okej. My mamy War Machine na co dzień. Tu nie ma wejścia. Natomiast tu są fanty. Fanty ja z chęcią wezmę tutaj. Aha, jeszcze zainstalowałem tego moda, który całkowicie zwiększa mi ilość ładowności w grze. Aż tam do poziomu chyba 999 punktów w dźwigu, czyli praktycznie możemy wszystko nieść i się absolutnie wszystko zmieści, co też cieszy. No dobra, ale ja chcę wiedzieć, jak się dostać do tego. O, już widzę, już to mam, czyli górą. Czyli górą trzeba było się dostać, oczywiście zapisujemy i wchodzimy do środka. Dobrze, jesteśmy w środku, udało się i teraz mamy za zadanie przeszukać ten Fort Hagen. No dobrze, w takim razie tak zróbmy. Myślę, że tutaj na pierwszym poziomie się za dużo nie zadzieje, ale ktoś już wykrył chyba naszego pieska. Na szczycie to są jakieś zautomatyzowane wieżyczki. Chyba słyszę jakieś roboty. I jednak nam się nie udało ukryć. Zobaczymy, czy uda nam się rozwalić tutaj te syntki za jednym zamachem. Zakładam, że jest ich o wiele więcej niż jeden. Próbuję tu zmienić broń na inną. Ale nie jest tak łatwo. Ja nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle trafiać w nich, w tej broni. Biedny piesek, ja też przez przypadek użyłem steampaka. Okej, udało się. Tutaj muszę wyjść z tego skradania się. No myślałem, że lepiej mi pójdzie. No niestety. Ja patrzę, gdzie tu się ukrywają przeciwnicy. Oni są, muszą być gdzieś niedaleko. Okej, dobra, to jakoś poszło. Tu tego synka rozwalimy za jednym zamachem. No ta broń nie jest tak super, jakbym tego oczekiwał. Może pod trójką miałem... Nie, pod trójką nie miałem tego shotguna.
Muszę sobie ten shotgun ponownie ustawić, bo bez tego to bez sensu, ale mam combat shotgun. Z bardzo małą ilością naboi, natomiast z bardzo dużą ilością obrażeń, więc... No to jest ta strzelba, ona ma 37, no nie jest tak potężna, no nie jest tak potężna jakbym chciał, natomiast... Combat shotgun już jak najbardziej. Dajemy go do ulubionych pod szósteczką. I spróbujemy go kurczo wykorzystać. No ma 12 komór nabojowych. Więc bardzo fajnie. A ja tu widzę, że się bardzo obłowię na... na fantach, które tu się znajdują. Świetnie. Możliwe, że są te naboje, których ja potrzebuję. Przy okazji też wam powiem, że szykuje się, oprócz tego, że zacząłem nową serię Pentiment, tą fajną grą w stylu manuskryptu, to ja się szykuję na jakiś let's play ze Skyrima. Kupiłem sobie znowu Game Passa i tamten, jest tam specjalna edycja właśnie tego Skyrima. Ja grałem tylko tego klasyka 32-bitowego. Nie miałem okazji jeszcze się tam dobrze zobaczyć, jakie te zmiany tam zaszły w tej kolejno odświeżonej serii, ale to myślę, że niedługo, jakby jak będzie czas, to coś nagram. Mam nawet jakiś pomysł, więc tak tylko mówię, taki premis, taki zapowiedź, jakby trailer tego, że będzie też nowa seria prawdopodobnie. Ajajaj, mi się rozwaliło. Znaleźć ten złoty środek i on tutaj jest. I oczywiście teraz mogę naprawdę zbierać wszystko, się niczym nie przejmować. W razie czego będę mógł to wszystko oczywiście przetopić. Co mnie cieszy. Tam część modów z powodu tego zwiększonego dźwigu chyba stała się obecnie useless. Ale nie ma z tym problemu. Gra się nie wywaliła. Wszystko działa jak należy. Jest krzesło. To sobie weźmiemy. To nam na pewno nie zaszkodzi. Okej, okay, bo ja wszedłem z góry, muszę dostać się gdzieś na dół. Preston mi przeszkadza. Klasycznie. Uzbieram sobie te ogniwa fuzyjne. Ja nie mam żadnych perków, które mi dadzą jakieś dobre obrażenia od atakowania bronią energetyczną, natomiast warto ją później rozważyć. Z tego co ja wiem, właśnie Minutemeni korzystają z tego lasera takiego. Widzę, że nawet, że Preston ma jakąś inną wersję tego lasera, no ale okej. Okay. No taką strzelbę na korbę jakby. No okej, okay, gdzieś tu się zbliżamy powoli. Cały czas jest zagrożenie, cały czas mnie wykrywają. Ja zobaczę, czy to na dole ich nie wykryje gdzieś. A, wykrył mnie. Dostanie raz, a dobrze, z shotguna, aż go zamroczyło. No na małe pomieszczenia to chyba najlepsza broń, no nie? Jak mi się wydaje. Okej, ochłap sobie gdzieś tam poleciał na dół. Ja tutaj mogę uruchomić pewnie tego robota, który tu jest, ale Boże, hakowanie, ja tego nie lubię. No sprawdźmy z Glim. Zgodność jest 3 liter z 5. Więc poszukajmy czegoś, co wygląda tak samo jak Glim, ale nim nie jest. Glim. Może Clean w takim razie. O Jezu, nie to. Yes. No i widzicie, pasuje. Jednak można trochę przyfarcić na tej grze. Internet przeznaczony dla licencjonowanych techników Robco. Jednostka w trybie ładowania, dezaktywacji. No, wybierzemy najpierw tryb osobowości, bo nie wiemy... Bo nie wiem, jak to wygląda, czy ratownik medyczny mi pomoże, czy strażak, czy stróż prawa. Wezmę stróża prawa. Cofnę się i... Wrócę i go uruchomię. Dobra, on chyba nie jest mi wrogiem.
A tam, gdzie są synteki, pewnie za tymi drzwiami, zamkniętymi na łańcuch. Tu nie przejdę. Tam sobie już słyszę, że ktoś sobie radzi, chyba właśnie ten robot między innymi. Więc już nie muszę martwić o przeciwników. To Kellogg musi się bać, a nie ja. Dosłownie milimetry tutaj dzielą od dobrego układu. No i rzeczywiście on zabija, a ja chyba dostaję w takim razie punkty. Właśnie nie byłem wcześniej tego pewien, czy to tak działa na tej samej zasadzie. Ale wydaje się, że tak. Okej, prawie mnie rozwalili. To srogo. Ja trochę poczekam i użyję wszystkich punktów wadcowych. A nie trafiłem go tym ostatnim. Okej. Przez kraty, przez pręty można jednak zadawać obrażenia, a ja straciłem bardzo dużo życia. Dobra, zobaczę, czy jestem w stanie go... Nie muszę tego ciągle przeładowywać, po prostu muszę trafiać. Ja go trafię teraz. Okej, udało się. Nie było łatwo absolutnie. Ja spróbuję tym razem się uleczyć może jakimś jedzeniem, które mam. Już wolę mieć trochę radioaktywności niż... A, mogłem te chrupiące wywiórcze kęsy, nie pomyślałem w ogóle. To jeszcze raz sobie użyję teraz antyrada. No, trochę się to działo. Ogniwo fuzyjne i jakąś ulepszoną broń, albo coś w tym stylu. Jeszcze nie wiem co. Natomiast wiem, że powoli zbliża się ten moment, w którym ja powinienem zainwestować chyba w jakiś lepszy ekwipunek, bo te obrażenia są coraz większe, a ja napotykam coraz silniejszych przeciwników. Co nie jest takie łatwe. Okej, jeszcze tutaj się obawiam trochę granatów. Ktoś mnie tutaj niemiło nie zaskoczy. No, shotgun fajny, ale trochę brakuje tej szybkostrzelności jednak, poza wacem. Nad tym zastanowię później. O, a tu mamy safe, który oczywiście mogę otworzyć. Dobrze było zainwestować w tego perka, co daje mi szansę na otwieranie średnich zamków. Ja spróbuję to oczywiście spakować na maksa. I pięknie, więcej naboi. I też mi się tak wydaje, że bym pokorzystał sobie z tych perków takich bardziej ciekawych, a nie takich typowo na damage. W sensie potrzebuję ich na damage, ale chciałbym takie ciekawe, na przykład, że się zbiera więcej kapsli. Jak będę miał więcej kapsli, to nie będę potrzebował tak dużo amunicji, bo sobie ją kupię najwyżej. Piesku, odsuń się, proszę. Okej, okay, no i my tutaj zmierzamy w takim razie chyba w dół. Ja sobie zmienię broń jednak na mojego Glocka. Czemu nie mogę wziąć? Ale to nic. To śrubokręt i tutaj kolejny zamek. Zdecydowanie fajna miejscówka tutaj na kryjówkę. To mogę oddać Kellogowi, że dobrze to wymyślił. Okej. Okay. Zbieramy fanty, się nie denerwujemy ich brakiem. I dostaliśmy się gdzieś chyba tutaj do piwnicy. Nie, gra nie pokazuje mi, żebym się cofał, więc chyba jestem na dobrej drodze. Zapalimy oczywiście światełko, wściekle zielone. Zapiszemy grę. Ja się jeszcze tylko rozejrzę, czy na pewno jestem w dobrym miejscu. No gdzieś jestem w dobrym miejscu.
Ja pokazuję mi, abym szedł gdzieś w tamtym kierunku. Zacznę się powolutku skradać, może mnie nie usłyszą. Właśnie się zastanawiam, czy Fallout ma tą samą przypadłość co Skyrim, czyli że ty możesz się skradać znakomicie, świetnie, natomiast twoi towarzysze niestety poruszają się jak słoń w składzie porcelany i przez to jest się wykrywanym. Co jest mega słabe, ja bym wolał, żeby jednak to działało na zasadzie, że oni mają co najmniej taki sam równy poziom skradania. Bo wiele lepiej wyszło. A, tu mam stanowisko chemiczne. Zobaczymy, czy ja mogę coś fajnego stworzyć. I tu przez na myśli fajnego mam na myśli między innymi amunicję. Dokładnie. Coś tam mogę potworzyć. Stworzymy tutaj trochę amunicji do mojej ulubionej broni. Jest tego więcej, ale nie potrzebuję. No i sam fakt, że kraftowanie daje te punkty doświadczenia, no to jest super, super rzecz. Zachęca do eksplorowania. Mam jeszcze łóżko, w którym mogę odpocząć, ale ja myślę, że może po misji. Tutaj po walce. Przygotuję broń. Pytanie, gdzie on jest? Pytanie mi nie pokazuje na mapie, kogo ja szukam, więc może ja się już wydostałem. Tutaj mnie kieruje w ogóle w jakimś innym kierunku. Znajdź karawanę, dawni znajomi, przeszukaj Port Hagen. O. Coś mi się wydaje, że nie jestem w dobrym miejscu. Że wyszedłem tu na zewnątrz. Tak, tu już byłem, chyba spoglądałem na zewnątrz, więc chyba się zakręciłem troszeczkę. Jakby, no to nie jest problem, no nie? No bo zawsze można coś tam zebrać po drodze, ale ile można? Widna jakaś aparatura, nie wiem do czego ona mogła służyć. Aha, do otwierania szlabanu, czyli to był po prostu szlabanowy. No dobra, ja wracam chyba tam na dół. Spróbuję jeszcze trochę pozwiedzać tego Fortu Helgen. Bo tu nie ma nic ciekawego, no chyba, że tu na górę. Parking. Tu przy parkingu niczego nie ma. Aha, i zrobiłem po prostu kółeczko. No dobrze. Robimy trochę parkouru. Jeszcze parkouru. Parkour nikomu nie zaszkodził. Wracamy do Fortu Hagen i szukam jakichś ukrytych drzwi, dźwigni i tego typu rzeczy. Okej, wróciliśmy z powrotem, czyli pewnie zakładam, że dostanie się tutaj za te zamknięte drzwi za łańcuchem, to jest mój cel. Teraz jak sobie pomyślę o całej tej lokacji, jak sobie ją wyobrażę i tak dalej, to pamiętam, że tam były dziury, kurde, w podłodze. I może one są rozwiązaniem tego mojego problemu tutaj z odkryciem tajemnic tej lokacji. A może po prostu całej jej nie zwiedziłem. Teraz zresztą zobaczymy. Teraz wszystko wydaje się znowu obce. A, tam na dole coś jest. Coś pokazuje chyba. I dobre miejsce, a zły sposób wyjścia. Okej. Okay. Okej, okay, tu też już byłem, tu też już to kojarzę. Tu wszystko zwiedzaliśmy. Poszukamy dalej. Ja tutaj jestem trochę chaotyczny w tych ruchach. Ale to dlatego, że zależy mi na tym, aby jak najlepiej, jak najszybciej dostać się. O, skrzynia na materiały wybuchowe. Kurde, wszystko fajnie. Tylko muszę zaraz zobaczyć od razu, jak będą tam jakieś granaty albo mołotowy, to muszę je spod alta usunąć. Ten hotkey zmienić na G, nie wiem, cokolwiek. Jak się składa, że to wszystko jest. To chyba była pułapka, której nie zauważyłem. Dokładnie.
Aż musiałem się upewnić, bo nie byłem pewien, ale okazało się, że tak. Tu stanowisko chemiczne już było. Tutaj to oczywiście zbieramy. Jakieś różnego rodzaju szkła, tak samo. No dobra, co ja mam pod G? Pod G nie mam nic. A w ustawieniach, czy ja mam coś takiego, że mogę sobie zmienić ustawienia hotkey manager? To nie, to już mam tylko to, co ja sobie tutaj ustawiłem. To w takim razie w ustawieniach sterowanie i teraz tak. G jest alt. G jest alt. No nie gadajcie, że nie ma. Uderzenie, potężny atak, granat. Boże, i to wszystko jest pod jednym? Masakra. To... Nie, no to jest masakra po prostu. Ja się... Chciałbym korzystać z tych granatów bardzo często, ale pod innym klawiszem. To jest na następny odcinek do załatwienia, czyli ogarnięcie sobie moda, który zmienia tą klawiszologię na lepszą. Tu są jakieś komputery. Myślę, że jest bardzo dużo cennych rzeczy tutaj. W tym złomie. Fuck. Okej, dobra, ale trafiliśmy. No to jest nasz stróż? Czyli go czymś musieliśmy zdenerwować. Chyba go trochę go przesunął. Trochę mi go tutaj rozwalił gdzieś. Ja spróbuję użyć alta oczywiście. Jak go trafiłem? No i szkoda mi tych drenatów w ogóle. A jak mają rozwalić tego Ultrona, który się sklipował, to z chęcią to przygarnę. Użyję ekwipunku tym razem, jakiegoś... ...bilowany mutarogacz. No, ja muszę więcej korzystać z... ...spożywienia jednak. No i uważaj na te granaty cholerne, które Kellogg zostawił wszędzie. Nabój do strzelby, krótki shotgun. Zbieramy to, zbieramy. To niestety przepadł nam wróż prawa. Będzie mnie tylko denerwował razem z muzyką, która będzie pewnie bardzo głośna. Ale trudno, nic się nie poradzi. Takie już jest życie. A ja szukam dalej przejścia. Okej, okay, dobrze wiedzieć, że nie jesteś objęty przysięgą. Ale tu coś czuję, że coś się będzie ci udziało w tym miejscu. Trzeba się dobrze rozejrzeć, ja tu już widzę... Terminal, oczywiście jak zawsze się dałem podpuścić. Aha, ale i tak tego nie otworzę, natomiast tu jest jakaś skrzynia militarna, ona ma zawsze super fajne rzeczy. Ma nawet chyba lepszy pistolet niż mój bostonski kosiarz, ale to sobie najwyżej później przetopię jakoś. Pozmieniam. Czy wygląda na to, że ja mam rozwaloną dłoń? Statystyki? Tak. Czyli muszę użyć steampacka jednak. Nie chcę z tobą gadać, chcę użyć steampacka. Okej, udało się. A i tutaj nie otworzę tego oczywiście. Nawet przez kratę się nie dostanę, nie ma jak. A tu w razie co mam wyjście. Ale też windę. Która możliwe, że prowadzi mnie do miejsca, do którego ja chcę się dostać. Dobrze, idziemy w dół, czyli dokładnie tam, gdzie gra chce, żebyśmy się udali. Długi korytarz czerwony, to brzmi normalnie jak walka jednak. Okej, okay, podwójne obrażenia. Przyjmę z chęcią. Czy ja mam w ogóle nowy level? Nie, nie mam jeszcze. Te levely nie idą tak gładko jak wcześniej.
Dobra, widzą mnie. Ja sobie zmienię broń na snajperkę. No i z tej broni mam dużo amunicji, się nic nie stanie. Mogę go rozwalić. Zero problemu. No ale wracam do, w takim razie do shotguna, bo znowu tutaj jakieś ciasne przestrzenie, czy ja już tutaj byłem? Chyba tak, tu jest już od razu wyjście do wspólnoty. Pewnie trochę tak jak się dostaliśmy, ja tutaj sobie to rozbroję. No i co, i gdzie oni się kryją wszyscy? Tu ich na pewno nie ma. O, ogniwo fuzyjne, tutaj same dobre fanty, same dobre fanty. Bieram to. I chłodziarka na chemikalia oczywiście zamknięta, nigdy nie ma za łatwo. No, ale nie powiem wam, bardzo mi się marzy ten let's play ze Skyrima. Szczególnie zmodowanego i to tak bardzo. Ile by tam dusza dała. Fabryka dała, przepraszam. Fabryka. To bym przygarnął. Dobra, aha, tu jest jeszcze ta pracownia różnikarska. Zobaczmy, czy ja mogę coś sobie z tym shotgunem na przykład zrobić więcej. Żeby na przykład, nie wiem, zadawał większe obrażenia. Na pewno mogę, bo widzę, że ma standardową komorę. Ja mogę zrobić oczywiście utwardzoną i ona zwiększa wtedy obrażenia, więc tak zróbmy. Trochę mnie stać. Tutaj różnica między tym a tym praktycznie żadna. Średni magazynek. Szybkość przeładowywania, ja bym to wziął. Tutaj widzę, że się dzieją jakieś artyjskie sceny. Okej, nie wiem, że nawet dostałem za to doświadczenie. Może to było trochę nierozważne z mojej strony, żeby jednak sobie teraz testować te bronie. No ale mam ulepszonego shotguna. Uważam to za duże zwycięstwo. Dobra, okej. Ruszamy w takim razie dalej. No i mówi do nas sam Kellogg. Okej, czyli on wie o tym, że tu jesteśmy. Jeszcze zdążyliśmy uruchomić pułapkę, która była tutaj ukryta, no. Ciekawe. Hey, what is it? Ja zrobię z nim wymianę i zobaczę, co on ma tam w środku w ogóle. Ma Instytut, karabin. A czy ja mogę dać mu jakiś lepszy karabin niż ten, co ma? Może wtedy będzie zdawał więcej obrażeń. Może wtedy rozwali. Ta praworządna władza chociażby 26, a to ma 17. No kurde, to ja mu daję to. Każę mu to oczywiście wyposażyć, te. No z tego będzie zadawał chyba lepsze obrażenia. I tu mi każą uważać. I ktoś już wie o tym, że ja tu jestem. Znaczy Kellogg już na pewno wie, że ja jestem, więc... Zero problemu. Ten dziwny dźwięk, który się pojawił na końcu, troszeczkę mnie... wybija z rytmu. Znaczy, to nie jest mina. Ja tu tak na pewniaczka sobie wbiłem i... O, pulsowy granat. Pewnie się przyda. Kurde, aż sobie zobaczę. Lolololo. Uzbrojenie. Pulsowy granat. Tak, obrażenia do elektryczności i pewnie one zadają mnóstwo obrażeń. Więc ja z chęcią sobie skorzystam tutaj w walce, jak będzie tym Kellogiem. Jeśli ta walka się w ogóle odbędzie. Okej, no teraz ta broń robi wrażenie. Sorry, your house has been a wreck for 200 years. But I don't need a roommate. Leave. Nie chcę ze mną gadać, dobra. Zobaczymy.
Ja tu sobie wyłączę światełko, chyba jest mi niepotrzebne. Tylko się troszeczkę rozejrzę. Zobaczę, czy są jakieś fajne fanty, wiadomo, ale coś czuję, że tutaj dochodzimy do... Ja słyszałem dźwięk miny. Never expected you to come knocking on my door. Gave you 50-50 odds of making it to Diamond City. After that, figured the Commonwealth would chew you up like jerky. No to się pomyliłeś, kolego, no niestety się pomyliłeś. Masz do czynienia z ex-komandosem, więc... Okej, dobra, tu nas już wykrył jeden. A Catch da sobie spokój. Okej, a ja zobaczę, czy ja mogę ich z daleka usunąć. Na pewno nie tą bronią, no ale muszę próbować. Z daleka, zero obrażeń, dobra pozycja, ja tutaj walę w biodra. O, jeszcze jest jakiś ulepszony, kurde, skurkowaniec, dobrze. Dobra, czas na zmianę broni. Wejść do środka. A, no i przez ten go rozwalił po prostu ulepszoną bronią, super. Dla mnie mega fajnie. To się ceni. Przejdę, nie przejdę nigdzie. O. Żeby to była wieżyczka, której ja nie widzę, ale słyszę. Chyba nie. Chyba wszystko w porządku. Zbieram jakieś cygarety, spalniczki, wszystko się może przydać. Dalej nic nie ma. Look, you're pissed off, I get it, I do. But whatever you hope to accomplish in here, it's not gonna go your way. Coś mi się wydaje, że jednak pójdzie. Okej, ja tu widzę, że tu jest po prostu żyła złota. Mnóstwo fajnych fantów, więc zbieramy wszystko, zbieramy, nic się nie zmienia. A, wyczułem to. Czułem, że już tam będzie. No co mam popatrzeć, co tu jest? Pieniądze. Ojej, te pieniądze to teraz na nic się nie przydadzą. Ale kamera już tak i... Dodatkowe uzbrojenie, no warto tam później, tak jak już mówiłem, rozważyć. Ja pewnie między odcinkami sobie zobaczę, co warto mieć, a co warto nie mieć. We will see. Okej, dobra, udało się. Dobra, jeszcze raz przełączam się na shotgun. Idziemy do toalet, zobaczymy co tu jest. Pyk, pyk, pyk. A nie, oni tu walczą już. Dobra, zobaczmy w takim razie. Okej, jednak ten pistolecik najlepszy jest. Jest najlepszy. Już unikam tych kabin, bo ja widzę, że one też lubią. Wszystko lubi tutaj wybuchać w tej grze. Niby spoko, ale tak, wiecie, nie do końca. Okej, tu wszystko zgarnięte. Automat z paczkami na papierosy. Spoko. No nie powiem, ja na tej wyprawie się chyba bardzo obłowię. Ale już słyszę gdzieś... Okej, zero problemu, zero problemu.
Dobra, telefony, zbieramy wszystko, co się może przydać. Wszystko. Okej, no to chyba będzie tutaj. To wygląda jak takie główne, otwarte drzwi. A może gdzieś tam dalej, zobaczymy. No, otworzę. Jednak nie, jednak to jest jakieś dormitorium. Nic ciekawego tutaj. Oprócz steampaka, przynajmniej jednego nie znalazłem. Nic, tylko więcej zwiedzania. Wiśniowa nuka cola. No, to jest na pewno jedno z miejsc, które warto całe zlutować. Zapleśniała jedzenie? Nie, nie chcę, niepotrzebnie to brałem, no ale trudno. Mamy figurkę, broń energetyczna. No fajnie, tylko że ja z tego nie korzystam, ale to nic, trudno. Jest ktoś obecny? Hostile sensor reading detected. Oho. Na razie mnie chyba nie wykryli. Ale ja definitywnie ich słyszę. Kolejne materiały wybuchowe. Dobrze, dobrze, zbieramy, zbieramy. That's it. To całkiem dużo tego. Oj, mnie tu zaskoczyli, czy oni jednak krążą trochę. Padł. Dead. Patrzę, czy on tutaj, oczywiście Preston bija na pełnej. O, już nie ma potrzeby w ogóle nawet. Flankowanie, chociaż flankowanie to jest ciekawa mechanika, chciałem ją zobaczyć tak bardziej rozwiniętą tutaj. O, idziemy w dobrym kierunku. No, piesek nie atakuje, nie wiem, ale się domyślam. Ujemnik z krwią, tak. Ej, przesuwaj się. Tak ulepszyłem tego. Nie, nie odejdę, idziemy dalej. Jego akurat nie zauważyłem. Już wiem, że nie przejdę dalej. Badamyku amerykańskich sił specjalnych. Super! Trudniej cię wykryć, kiedy się skradasz. No i tego potrzebowaliśmy. To jest to. Bardzo dużo tutaj tych zamków, już się powoli denerwuję. Ilością. That's it. Dobra, wszystko jest. Wszystko mamy zachomikowane. Ruszamy dalej w takim razie, dalej. Chodzi tu jakiś syntek? Nie syntek, ale wieżyczka z laserem. Akurat trafienia krytycznego nie chciałem, ale chyba jednak ono się nie odbyło. Ja tu w łóżku spać nie będę, natomiast naboje do strzelby przytulę. Jakieś swetry tak samo. I steampaki.
Okej, no to już musi być tutaj. Tu już nie ma wyboru, nie ma przebacz. To, dobra, to jeśli nie tutaj, to na pewno tam właśnie, gdzie wskazuje mi kaźnik. To już jest finito. Innej możliwości nie ma. Ta apteczka wygląda jakoś inaczej w ogóle. Okej, you made it. I'm just up ahead. My synths are standing down. Let's talk. Dobra, czyli on jest z obstawą. Ale też mam obstawę, też mam pieska, mam Prestona. Jakby zero strachu. No dobrze, porozmawiamy w takim razie. Where is my son? Where is Sean? Pal, I'm just a puppet like you. My stage is a little bigger, that's all. Sean's a good kid. Bit older than you expected, am I right? But he's doing great. Only... Czyli jest starszy. He's not here. He's with the people. Czyli pewnie tylko może byliśmy trochę dłużej niż porwanie naszego syna. Dobra, niech mówi, gdzie on jest. Fine. I guess you've earned that much. Sean's in a good place. Where he's safe and comfortable and loved. The place he calls home. The Institute. Dobra, to gdzie jest ten Instytut? Jak się tam dostać? W sensie, my wiemy, co to jest Instytut, bo już tam nam Piper trochę poopowiadała. Haven't you been paying attention? You don't find the Institute. The Institute finds you. You open the closet. It's just a closet. You can never find the monster that hides inside. Not until it jumps out at you. Głębokie. But I think we've been talking long enough. We both know how this has to end. So, you ready? Zaczynamy. You know I am, Kellogg. Movement detected. Tak się trochę wycofałem. Okej, okay, dobra. Jak dobrze tego uniknąłem. Gdzie on się kryje w ogóle? Gdzie jest ten typas? Dobra, widzę go. Piesek go wyczuł wcześniej. Boże, nie ucieknę. Kurde, a nie rozwalił. Ja pierdziu. Chciałem użyć granatów, ale on nie używał tych granatów. Nie wiem z jakiego powodu. Kurde, wolał wejść z broni, dlatego trochę to mnie zmyliło. O, i teraz znowu od nowa. Ja zobaczę, czy ja mam je wyposażone, bo... Po prostu bym jednym ciosem rozwalił te syntki, które tam są. No i jest, puls granat. Ja tutaj już zawczasu użyję... Może tych wspomagaczy pierwszy raz od jakiegoś czasu. Bourbon, witalność, siła, inteligencja. Inteligencji nie potrzebuje. To już przerabialiśmy. God damn it. What's the cliche? So close, but yet so far away. But don't worry. So where is it? You open the closet. But I think to już przegadaliśmy. Pytanie, czy ty jesteś gotów? Question is, are you? No. Ej, dobra, to co prawda go nie rozwaliliśmy. Ale ten atak go powinien rozwalić.
Czy on się kryje teraz? Ale mnie rozwalił. Pyk, pyk, pyk. Ja już nie mam granatów. Uciekam, uciekam. On mnie po prostu tyra normalnie, kurde. A ja nie mogę go znaleźć, nie mogę go zlokalizować. Bomby cukrowe mogą być. Cokolwiek, co im pomoże. Użyję steampaka na opłapie. I może oni im pomogą, bo ja sobie zdecydowanie nie radzę. Dobra, jeszcze w razie czego mam... Jeszcze w razie czego mam... A, koniec gry teraz. Jak już nie jest niewidzialny, to się skończyło. I ostatni cios. Jeszcze nie starczy chyba, żeby go rozwalić. Chyba nie, starczył już. Dobrze, mamy to. Uff, hasło do terminalu Kelloga bierzemy. Cybernetyczny wzmacniacz mózgu i rewolwer Kelloga odnawia twoje punkty akcji przy trafieniu krytycznym. To może być fajne, to ja myślę, że mogę to pożyczyć i Stealth Boy, czyli będę w końcu mógł się ukrywać. Ma bardzo dużo przedmiotów i to całkiem fajnych chyba. Temu też warto będzie się przyjrzeć, zobaczymy później jak to tam wygląda. Ja trochę poodzyskuję stracone przedmioty. Bo to jest o wiele bardziej nowoczesne niż to, co ja do tej pory miałem okazję widzieć. Czyli to musi być właśnie instytut. I zobaczmy, co ten terminal ma nam do powiedzenia. Po dostaniu się przy pomocy... Wyświetl rejestr dostępu. Dobra, pyk. Chłopak Sean dostarczony do instytutu. Otrzymałem płatność, nowe rozkazy, znaleźć renegata. Zebrałem posiłki, oczyściłem i zająłem Fort Hagen. Wkrótce ruszamy. Okej. Sterowanie drzwiami bezpieczeństwa. I otwieramy sobie drzwi. Więc pewnie nie będziemy musieli jakoś wracać jakimiś okrętnymi drogami. To cieszy. Wiadomo. O, to chyba są te drzwi, które zostały otwarte. No i co? I gdzie teraz to skieruje w ogóle? Okej, tu już nie możemy, czyli zostało to przyblokowane, więc... Lecimy do wyjścia, kurde no... Kellogg, nie powiem, chyba wdał mi się najbardziej ze skóry ze wszystkich dotychczasowych przeciwników. Z wyjątkiem chyba tych naprawdę, naprawdę przekoksanych na mój poziom, tam, nie wiem, zmutowanych. No i co? No i super. Wiemy, gdzie teraz szukać Shona, jakby w sensie mogliśmy się już tego domyślać o wiele wcześniej, że to sprawka instytutu. Ale teraz jak już wiemy, gdzie szukać, to skontaktujemy się z Valentine'em, przekażemy mu wszystkie informacje i ruszymy dalej tropem. Już tym razem nie porywacza i zabójcy, bo to już załatwiliśmy, tylko już tropem naszego syna, stricte. Taki jest plan. A ta winda bardzo długo jedzie i strasznie szaleje, więc ja nie wiem, czy ona w ogóle dotrze na miejsce. Chyba dotrze. Jestem pod samą ziemią, że to tak działa? Czy ja trafiłem do czyśćca na przykład, albo coś? Jeśli tak, to mega żałuję. Nie no, nie mogę nic kliknąć tutaj. Z Prestonem też nie mogę pogadać. Natomiast coraz bardziej się zmienia światełko. No, nie jest ode mnie.
Dobra, jednak tu było jakieś bardzo długie ładowanie. Aż się trochę przeraziłem. Dezaktywujemy te wieżyczki, może będziemy mieli z tego jakieś doświadczenie, nie wiem. Raczej wszystkie rozwaliłem. No ale co, ja teraz nie mogę użyć tego? Nie mogę otworzyć drzwi? Chcę otworzyć drzwi. Blokada zwolniona, otwieranie drzwi, super. Czyli mamy to. O kurde. Czyżby to był instytut? To specjalnie tak gra jest preparowana, żebym ja zobaczył ten statek chyba. Ja pierdzielę. Oni się chyba kierują na Diamond City. A, Bractwo Stali, wszystko jasne. On sobie oczywiście użyje tutaj. A. Zniknięcia Huda. Chciałbym tutaj zrobić jakieś ładne zdjęcie, ale chyba nie dam rady. Chyba mi się coś tam udało stworzyć. Jakaś fotka jest, pod słońce co prawda, ale czyli najgorzej, ale... No ale dobra, super, w takim razie mi się wydaje, że kierunek Diamond City, bo chyba tam to wszystko zmierza, to będzie plan na następny odcinek. Ja ze swojej strony bardzo wam dziękuję za uwagę, liczę na to, że zostawicie lajka albo łapkę w górę. I w następnym odcinku zobaczymy, co tam się będzie dalej działo. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Hej.